Cześć, witam serdecznie wszystkich. Witam wszystkie przybyłe kabarety. Teraz będę wymieniał, które przybyły. Myślę, że pamiętam. Jeżeli mógłbyś mi oświetlić tam bok, to sobie przypomnę. Jak to wszystko się zaczęło? Historia kabaretu. Ja nie wiem, to było gdzieś na początku XVIII wieku, myślę, jeśli chodzi o kabaret. A jeśli chodzi o nasz kabaret, to będzie rocznica za chwilę. Kiedy ćwierć wieku temu poznałam 10-letniego czarnowłosego chłopca, nie pomyślałam, że właśnie rodzi się przyjaźń pomiędzy uczniem i nauczycielem. Pracowałam w szkole, w bibliotece, prowadziłam jednocześnie społecznie kółko recytatorskie i polonistka przysłała do mnie Olka, abym przygotowała go do konkursu recytatorskiego. Miał małą wadę wymowy, nadmiernie gestykulował, ale była w nim niespożyta energia, jakieś takie wewnętrzne światło. Stale był uśmiechnięty i pomyślałam, że chyba warto spróbować otoczyć go opieką. Poznałem bardzo dawno temu, to znaczy w drugiej połowie lat 80. Poznałem go, to znaczy on był wtedy młodym, zdolnym, początkującym licealistą, który wiedziałem, że jakoś tam artystycznie się udziela, ale tak nie do końca wiedziałem jak, bo na tych spotkaniach, które tam wtedy były organizowane w różnych dziwnych miejscach, między innymi przy klubie studenckim Ćwiek i takiej, że tak powiem, mentorki, że tak, tego naszego rybickiego życia kulturalnego, pani Haliny Górnik, to tak jakoś nie pamiętam, żeby się kiedyś tam prezentował. Ja tam zawsze przychodziłem z jakąś gitarą i coś tam śpiewałem. A ja mam psa, małego psa. Przyniosłem go z podwórka, bo ja mam psa, małego psa. Kto go tam wie, może nie Miurka. Bo ja mam psa, małego psa. Znalazłem w piaskownicy, kolega mu mówi, że to żół, no to dlaczego nie na smyczy? Mówi kolega jeden. Gdzie ta mama się podziała? Mówi ta, co ta mama zmalowała? Mówi brat, ciągle tylko taka mała, kastrowuda kokoszyna. Kroka, strzał. A ja mam psa, małego psa, szkolny. Mały pies, malutki pies, wygląda jak z gabciami w morze. W 96 roku Robert, Tadeusz i Olek założyli kabaret Nic. Pół roku później zwrócili się do mnie o pomoc reżyserską, o pracę nad warsztatem scenicznym. Wydawało mi się to bardzo dziwnym pomysłem Olka, jeszcze jednym bardzo dziwnym pomysłem, ale pomyślałam, dlaczego nie? Ja, dotąd poważna, mogę spróbować także pracy w kabarecie. Dzięki Olkowi przeżyłam wiele wspaniałych przygód artystycznych. Olek był pełen szalonych pomysłów, które z konsekwencją realizował na scenie, często nawet wbrew
moim uwagom i to było fantastyczne. Wiedział, czego chciał. Ja bardziej byłam takim, powiedziałabym, trenerem. Pracowaliśmy nad dykcją, nad interpretacją, jak zwykle. Ale czasem też podsuwałam jakieś rozwiązania reżyserskie. Tak właściwie to Olek był tym reżyserem. Ja myślałem, że to trzeba więcej czasu na zrobienie takiego programu, ale Olek miał jedną cechę, taki niesamowity entuzjazm w sobie i to, co ja bym zostawił pewnie w sferze pomysłu, to u niego bardzo szybko przechodziło do sfery realizacji. No, czasem miałem wrażenie, że za szybko, ale to, było, to przeważnie okazywało się być dobrym pomysłem. Tak samo było i z tą naszą paką. Olek pojechał zgłosić nas do konkursu paki. Wrócił i mówi, słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, ale mamy nazwę kabaretu. Tak patrzymy na niego, przecież nigdy nad tym nie myśleliśmy, nigdy w ogóle nie było takiej rozmowy, tylko tam założyliśmy kabaret, trwa miesiąc, ale tam jeszcze o nazwie, do tego jeszcze nie doszliśmy. Zapytałem Włodka o kondycję ówczesnego kabaretu młodego w Polsce. Powiedział, że najpierw jest kabaret X, potem nic, następnie kabaret Y, potem nic, następnie kabaret Z, potem nic. I tak jakoś stwierdziłem, że warto byłoby się uklasować przynajmniej na którejś z tych pozycji. No i nic. Po drugie, nic jest bardzo wymowne, wydaje mi się. Albo niewymowne. Nie, dobra, słyszę, że tak. Jesteśmy na miejscu. A tak? Miejscu. A my też? Bo to było zawsze po numerze jakimś. Tak. No dobra. Ciekawe pojęcie. Słuchajcie, nie stójcie na jednej linii, Robert z Tadeuszem. No właśnie, nie staliśmy się. Ale ja już grałem, cicho. Olek zadowolony, tak? Nie, to piękne. A tak właściwie, to co my robimy? My? Żyjemy. I tu na obu uliczność się śmieje? Żyjemy. Żyjemy! My żyjemy! 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 Ale co to za życie, panie? Co to za życie w ogóle jest? Ja pracowałem sobie w Art Cafe, po prostu sobie tam pracowałem, a Olek po prostu przychodził sobie tam jako klient. Zwariowany zresztą, który miał różne mnóstwo pomysłów, udzielał się tam z różnymi wystawami. Wtedy już był kabaret, on miał kabaret indywidualny, który tam sobie robił. No i jak gdzieś to tam podglądałem i chciałem sobie tak, wiesz, jak ktoś zagaduje do kogoś, że ja też takie coś tam robię, to śmieszne jest, bo dzisiaj jak ktoś tak do mnie mówi, to mi się chce śmiać, ale ja też tak kiedyś zrobiłem, że właśnie podeszłem, znaczy nie podeszłem, gdzieś tam rozmowa przy barku z Olkiem była taka, że ja też tam robię jakiś kabaret, nie? W szkole w ogóle tam coś robiłem, przyniosłem mu nawet jakąś kasetę z komersu i powiedziałem, że tam jest kabaret, który robiłem. A myśmy tam odtwarzali oczywiście już jakiś kabaret istniejący z telewizji. Ale mi się wydawało, że to było takie wspaniałe i dałem mu to do przejrzenia. Jak to Olek? Olek na szczęście często potrafił dyplomatycznie powiedzieć, że można lepsze rzeczy robić. Przed państwem kabaret nic. Dobry wieczór. Zastanawialiśmy się, jak rozpocząć ten wieczór z kabaretem nic. Mówiliśmy krótko. Dowcipnie? Piosenką? Bez sensu. Naj, naj.
nic nie zmienisz, chociaż starasz się szalenie. Choćby próbasz z siebie co dzień sto pomysłów, czy nie widzisz, że na niebie i na ziemi napisano to bez sensu, sensu brak, to bez sensu, sensu brak, to niemożliwe, to niesłychane, że wciąż się kręci koło stale hamowane, to niemożliwe i to nie nic, nie zatrzyma go nic. Pojawiłem się w kabarecie za sprawą Olka. Olka znałem ponad 20 lat, wiem, mam tyle lat. Nie wyglądam, ale mam. Za sprawą mojej mamy, ponieważ moja mama prowadziła Olka, przygotowywała Olka do różnego rodzaju konkursów recytatorskich i on często bywał u nas w domu i wiedział, że gram na gitarze. I kiedyś zaproponował mi grę na gitarze w kabarecie Nic. Mój pierwszy występ to były eliminacje do Paki, na którą się dostaliśmy. Potem się to tak toczyło. I 30 września, w dzień moich urodzin, rozpadł się kabaret Nic i powstał kabaret Dudu. I od tego czasu graliśmy razem w kabarecie Dudu przez 2 lata. Potem Olek odszedł z kabaretu Dudu, a my z Robertem Korulczykiem kontynuowaliśmy dalej to dzieło. Jeżeli można tak powiedzieć o kabarecie Dudu. Gdzieś na pograniczu Las Vegas i Massachusetts zrodził się potężny kabaret Dudu. Chłopcy zaczęli na początku interesować się kolejkami. Interesowali się kolejkami, potem nawet zainteresowali się dziewczyną. I tak pojawiła się w naszym zespole Justyna. Mariusz troszkę uciekł, Bartek zapatrzył się w Justynie, a Robert, jak to Robert, małe dziecko zupełnie zapatrzone w swoje malutkie kolejki. Witamy Was serdecznie wszystkich na występie kabaretu Dudu! Programu pod tytułem Na krawędzi. Dudu, kabaret Dudu. Po co umierać w życiu z nudów, jeżeli umrzeć to ze śmiechu i tylko w bardzo późnym wieku. Dudu, kabaret Dudu. Gdy świat się kręci, coś się święci. Pytanie, kto go tak nakręcił? Niektórzy mówią, że agenci. Dudu, dzień dobry Dudu. Jeśli już przyszłeś, to przyszedłeś. Jeżeli siedzisz, to na krześle. Jeśli wychodzisz, to za wcześnie. Kiedy znudziliśmy się już kolejkami, rybami, założyliśmy kabaret, żeby było śmiesznie. Nauczyliśmy się śpiewać, mówić, dykcję umiemy wyraźnie. To się może przedstawimy teraz, żebyście wiedzieli, kto jesteśmy. Olka poznałem w 98 roku. To było wówczas, gdy zakładaliśmy kabaret No Name. Był dla nas wówczas takim, można powiedzieć, guru. Zwracaliśmy się jeszcze do niego przez pan. Kabaret No Name to taki zespół, który powstał już jako kolejny w Rybniku. Jako pierwszy pojawił się tutaj kabaret Nic i tak sobie jakoś funkcjonował. Potem przerodził się w kabaret Dudu, ale to nie o nich miałem mówić. No Name jest jakimś tam kolejnym potomkiem tego, co zaczęło się w pewnym momencie dziać w Rybniku. Ale myślę, że zupełnie indywidualnym potomkiem, zupełnie niezaprogramowanym. To, co oni robią, to my się pod tym w ogóle nie podpisujemy i nie chcemy się do nich przyznawać. To taki gest aktorski, nie wiem, czy zauważyliście. Olka pamiętam jako osobę, która wytwarzała wokół siebie taki specyficzny klimat, taką aurę, która powodowała, że ludzie do Olka bardzo lgnęli. To było spowodowane kilkoma czynnikami, między innymi jego charakterem, tym, że potrafił sobie bardzo zjednywać ludzi. Był bardzo uczynny, pomocny. Nie zdarzyło mu się chyba nigdy odmówić komukolwiek pomocy. Był dobry i ta dobroć tak bardzo z niego emanowała. Mi się z Olkiem kojarzy cały czas to, że on mi nie pozwalał jeść należąco. Jak gotował jakiś obiad i było już tak swobodnie, że można było robić wszystko, to ja się kładłam i żarłam, a on mówił, żebym nie jadła należąco, bo to niezdrowo dla mnie.
ale za chwilę potem mówił, dobra, dobra, rób co chcesz i ja i tak nie jadłam na leżąco i tak. I że jeszcze zabrał nas kiedyś do Zakopanego z głupia front. Z Krakowa, byliśmy w Krakowie i jeszcze z moimi dziewczynami z kabaretu. I on nas miał wieść właśnie do Rybnika na jakiś występ chyba i zapytał, jedziemy do Zakopanego i pojechaliśmy. I spędziliśmy tam cały dzień, łaziliśmy, byliśmy w symulatorze durnych zabaw, żarliśmy lody, piliśmy soki różne i bawiliśmy się jak dzieci. A wieczorem wróciliśmy z powrotem do cywilizacji. Parę razy przez nas przyjeżdżał, bo będąc na jakichś tam seminariach, coś w tym stylu w Warszawie, nocował u nas właśnie w Dąbrowie Leśnej. Czy nawet jeszcze jak w Warszawie mieszkaliśmy na Jarzębskiego, jeszcze wtedy też nas przyjeżdżał? Chodźcie. Dobre, zapraszam do środka. Urząd Ochrony Państwa. Takie trzeba uwiecznić, że tutaj przyszedł. Ja się nie witam, bo nie chcę was pozarażać. Chodźcie do środka. Olek nie widział problemu, na zasadzie problem i już, tylko patrzył dalej, szukał przyczyn tego problemu w innych miejscach i to było, już samo to szukanie było czasami bardzo potrzebne i bardzo ciekawe, bardzo budujące. Na dzień dzisiejszy jestem lekarzem, stażystą. Pracuję w szpitalu w Rybniku. Mam staż. Za stworzenie najbardziej kreatywnej imprezy kabaretowej w kraju, za poczęcie życia kabaretowego w Rybniku i okolicach, za szczerość słowa, przyjaźń, dom w Brennej, konstruktywną działalność oraz wspieranie życia kabaretowego w Rybniku dla Aleksandra Kwaska! Brawo! Super świnia, weź dyplom. Aleksander Kwaszony jest tutaj. Idzie. Zawsze super świnia miała różną postać. W tym roku wygląda tak. Ona wydaje takie specyficzne odgłosy. Gratulujemy towarzyszu. Dyplom, zdjęcia pamiątkowe. Świnia i super świnia. Aleksander Kwastek. Brawo! Państwa, ale to, że Zetkarow był tydzień przed Rykiem w domu w Brennej u Olga, to o niczym nie świadczy. Nie, to prawda. Nie, bo wiem, że znajomi są tego. Nie. Proszę Państwa, myślę, że... Ale Olek... No ale to sobie tam idź z świnką na spacer. Wyprowadź ją teraz. Korytko jej zrób jakieś tam, żeby pojadła i tak dalej, no. Rybnicka jesień, super impreza. Zwłaszcza super, że wygraliśmy pierwszą. Myślę, że wszyscy wiedzą, że gdyby nie Olek, tej imprezy by nie było. Tak mi się wydaje, jako człowiekowi z zewnątrz. Myślę też, że fajnie by było, że on na pewno tego by chciał, że patrzy z góry gdzieś tam na nas i cieszy się, że ta impreza trwa i będzie trwała nadal. To jest impreza z duszą. To jest inna impreza niż wszystkie festiwale i to jest festiwal, który jest bardzo twórczy, bo przygotować się na niego trzeba inaczej niż na wszystkie inne festiwale, czyli nie to, co mi do głowy przyjdzie na dowolny temat, ale trzeba jednak bardziej się wysilić i to mi się podoba, bo dzięki temu bardzo wiele programów powstaje, nie? Że przygotować na ryjek. To jest taki motor dla mnie, bardzo wielki kop, że są tematy, trzeba wymyślić, a i nie ma innego wyjścia, nie? No bo trzeba się pokazać z jak najlepszej strony. Dla mnie Ryjek jest taką imprezą kabaretową, która jest najbardziej twórcza. Właśnie tutaj, po tej mulatce, to był rok 96.
Olek zaprosił mnie za gadką, po to, żebyśmy przejechali na Ryjek, bo on właśnie wtedy zaczynał Ryjek. Tak naprawdę na przykład Ryjek jest pierwszą imprezą kabaretową, którą sfilmowałem. To wtedy, od tego się zaczęło moje filmowanie kabaretów. Ryjek dla mnie był i mam nadzieję będzie zawsze taką najbardziej świeżą imprezą kabaretową, ponieważ tam ja widzę premiery. Zasady organizacyjne tego konkursu. Zaprosiliśmy kabarety, które w tym roku coś zdobyły na poprzednich przeglądach lub też kabarety wybitne z lat poprzednich. To punkt pierwszy. Ocena będzie następować po każdej konkurencji. W każdej konkurencji będzie występował każdy kabaret i po zakończeniu tej konkurencji kabarety w sposób jawny przyznają punktację od 1 punktu do punktów 5. Myśmy stworzyli zespół i teraz, kiedy, jak to się mówi, nie ma już Olka, to niestety jest dziura w szyku. I teraz, nie wiem, myślę, że jedni mówią, że nie ma ludzi niezastąpionych. Ja myślę, że jednak to nie jest tak, ponieważ Olka się nie da zastąpić. Ja myślę, że jedyne, co nam pozostało, to godnie naśladować Olka i kontynuować godnie to, co zaczęliśmy kiedyś razem. Chciałabym się rozkleić, ale nie chciałabym się też rozkleić z drugiej strony i po prostu brakuje Olka. Myślę, że powiem rzecz krótką i prostą. Olek zawsze będzie wśród nas. Olek należał do tej grupy osób. Był tą osobą, z którą się szalenie dobrze rozmawiało. I bardzo mi go brak. Jeżeli mogę tak powiedzieć, to chciałbym kiedyś być tak dobrym człowiekiem, jak był Olek. Na pewno Olek by nie chciał, żebyśmy teraz mieli smutne minki, także myślę, że po prostu myślę, że każdy, kto pomyśli teraz o Olku, powinien się uśmiechnąć. To będzie naprawdę wielki gest w jego stronę, wymawiając jego imię, uśmiechnąć się. Oj, na góry żyto, a dolinie żyto. Love.